Witaj w kolejnym filmie 5 minut z WordPressem. Słuchaj, dzisiaj chcę Ci pokazać takie rozwiązanie, które ja stosuję, kiedy chcę wypromować jedną z moich akcji. Na przykład mam 5 różnych stron i wiem, że zależy mi na tym, żeby ludzie z różnych tych stron trafiali czasami konkretnie na jedno wydarzenie, które teraz promuję. Użyłam tego mechanizmu przy promocji moich warsztatów stacjonarnych oraz przy promocji mojego kursu online. O co chodzi? Na różnych stronach umieściłam takie właśnie proste paski na górze, tak zwane top bary, promo bary. Tym sposobem można przypomnieć użytkownikowi, czytelnikowi o tym, co teraz jest najbardziej atrakcyjne na Twojej stronie i na czym tak naprawdę może skorzystać. Więc zaraz Wam pokażę, jak to dodać, jakie to jest proste i jedziemy. Przede wszystkim skopiuj sobie nazwę DW Promo Bar, zaloguj się do swojego kokpitu, wejdź we wtyczki, dodaj nową i następnie wklejamy nazwę Promo Bar. No i upewniamy się, że chodzi o to design wall. No i dobra, teraz wystarczy, że włączysz wtyczkę. Więc teraz tak, gdzie nam się pojawią ustawienia? Wchodzimy w ustawienia i tutaj jest dodana nowa podsekcja DW Promo Bar. I proszę bardzo, mi od razu się pokazuje to, co kiedyś miałam ustawione i on zapamiętał te dane są w bazie danych. I musimy tutaj ustawić kilka rzeczy. To jest naprawdę wszystko banalnie proste. Najpierw zawsze zachęcam Cię do obejrzenia całej karty ustawień, rozeznania się, na jakie to jest fundamenty podzielone. Tutaj mamy na przykład włączenie tej funkcji, ustawienie daty, na jakich stronach ma być pokazywany ten promo bar, jaki ma mieć tekst, jaki ma być link, czy ma się otwierać w nowym oknie, czy nie. Więc zawsze zachęcam do przejrzenia sobie wszystkich opcji, chwila zastanowienia, a potem testujemy i włączamy. Pamiętaj, żeby na samym końcu włączyć yes, bo ja na początku zapominałam ciągle o tym. No i oczywiście zapisz zmiany i na chwilę sobie to włączymy. No i mamy na stronie. Pamiętaj, że zobaczysz to oczywiście tylko na stronie, jeżeli ustawisz termin taki, że teraz ten promo bar ma być widoczny. Więc zwróć na to uwagę w ustawieniach. No i w sumie to jest wszystko. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, żeby ludzi nie atakować tym promo barem non-stop, bo po jakimś czasie stajemy się ślepi na reklamy, więc najlepiej jest, jeżeli informacje masz na stronie naprawdę tylko w tym momencie, kiedy naprawdę zależy Ci, żeby przełożyć tych czytelników, przenieść na inną stronę. Mam nadzieję, że trochę Ci pomogłam w promocji Twojej strony i do zobaczenia.